Jestem pewien, że wielu z was widziało już ostatnie wiadomości, że Sucker Punch Productions pracuje nad drugą częścią Ghost of Tsushima, zatytułowaną Ghost of Yotei, której premiera ma nastąpić w 2025 roku. W poprzednich materiałach na kanale rozgorzała bardzo podzielona dyskusja na temat potencjalnych zagrożeń dla jakości samej gry. Polecamie sobie obejrzeć, bo ten materiał jest bardziej przedłużeniem dyskusji niż jej wyczerpaniem. Na podstawie krótkiego zwiastuna możemy zobaczyć, że główną bohaterką będzie kobieta o imieniu Atsu, a gra ma się to w 1603 roku, około 300 lat po wydarzeniach z Ghosts of Tsushima. Tak to oznacza brak Jina Sakaya, istny smutek, choć po porzuceniu sentymentu do pierwszej gry, muszę przyznać, że teoretycznie jest to świetny zabieg pozwalający im opowiadać więcej ciekawych historii w przyszłości, w pełni czerpiąc inspirację z całego okresu rozległej feudalnej Japonii. Nawet przy tak skąpych informacjach o samej grze, internet już huczy dyskusjami, włącznie z sekcją komentarzy na moim kanale, a mnóstwo lewicowych mediów donosi, że ludzie są wściekli, bo główną postacią jest kobieta. Oskarżają grę o bycie woke, a były dyrektor Sony nawet powiedział, że jeśli komuś się to nie podoba, niech po prostu nie kupuje. Brzmi jak świetny challenge dla graczy, aby wreszcie zaczęli głosować swoimi portfelami. Jednak Zastanawia mnie, dlaczego to zawsze ulubiona rada nadufanych przedstawicieli korpo Game Devu i dlaczego, gdy ludzie faktycznie za nią podążają, są oskarżani o bigoterię i rasizm. Ale zatrzymajmy się na chwilę przy wspomnianym twecie byłego dyrektora Sony. Ponieważ w momencie tego dość głupiego tweeta ten pan nie pracuje już dla Sony. Gdzie każda zdroworozsądkowa osoba dojdzie do wniosku, że taki tekst tylko może zaszkodzić. A pomóc potencjalnej sprzedaży gry. Jak się okazuje, w momencie tego trefnego tweeta pan Sean Leyden piastuje już stanowisko strategicznego doradcy dla Tencent Games, czyli chińskiego molocha, który jest bezpośrednim konkurentem dla Sony. Czy mamy tu do czynienia z rozgrywaniem partii Korpo Szachów 5D? Czy może mój foliowy czepek za mocno ściska mi głowę? W końcu, na pierwszy rzut oka, przeciętny zjadacz chleba będzie kojarzyć go z osobą nadal mającą w interesie dobre reprezentowanie interesów Sony. Oczywiście w sieci już roi się od filmów, w których ludzie kłócą się, czy wybór kobiecej bohaterki to decyzja związana z różnorodnością, inkluzywnością, czyli niesławna dyrektywa Day. Cytując niektórych z lewicowej strony, to był straszny dzień dla mizogonicznych rasistów. Gracze potrzebowali zaledwie kilku sekund, aby oburzyć się, że w sequelu Ghost. Główną postacią jest kobieta. Rzekomo prawaki atakują już Ishii, która wciela się w Atsu, bohaterkę nadchodzącej gry. I czy słusznie to już o tym sobie dzisiaj pogadamy. Ale cała zapowiedź wygląda moim zdaniem całkiem fajnie i została kompletnie zdominowana przez dyskusję o feralnej protagonistce. Są też skargi na grafikę, w zwiastunie, że jest zbyt podobna do Gozo Sushima, jednej z piękniejszych według mojej subiektywnej opinii gier wszechczasów, ale dlaczego ludzie nigdy nie są zadowoleni? Może dlatego, że branża rozrywkowa wciąż serwuje nam takie rzeczy, gdzie zamiast na opowieść, większy nacisk kładzie się na zgodność z odpowiednimi zaimkami. Pytanie ciskające się na usta, to czy Sucker Punch poszło w kierunku woke? Nowa bohaterka, wszystkie te modne hasła, wszystko to wydaje się być zabiegiem mającym na celu przyciągnięcie uwagi. Jedyne o czym ludzie mówią, to to, że w Ghost of JT będzie grane Babom. Choć to prawda, że spora część ludzi jest zaniepokojona, że gra będzie woke, myślę, że dochodzi tu do celowego niezrozumienia tego, skąd pochodzą te obawy. W gruncie rzeczy to, co wzbudza negatywne reakcje, sprowadza się do tego, że ludzie są przyzwyczajeni do politycznych przekazów w każdej formie rozrywki, którą konsumują. Kiedy natrafiają na coś, co choć trochę przypomina tę narrację, reagują instynktownie i ja też zaliczam się do tych osób. W tym przypadku to obejmuje percepcję, że główny męski bohater z pierwszej części został zastąpiony przez kobietę, a do tego osobiste zachowanie i poglądy Eriki Ishi oraz zmęczenie, frustracja związana, z różnorodnością inkluzja i reprezentacja są wpychane dosłownie do wszystkiego. Trafiłem na artykuł, w którym autor stara się przekonać, że nie powinno się nienawidzić Ghost of Yotei z powodu zachowania głównej aktorki w jej życiu prywatnym. Erika Ishi, która gra protagonistkę jest osobą LGBTQ+, i aktywnie działa w tej społeczności. Wraziła zgodę, by ludzie używali wobec niej wszystkich zaimków, co sugeruje, że jest osobą gender fluid, albo po prostu nie lubi poprawności językowej i jest niezdecydowana, a przy okazji wyraźnie nie znosi zwolenników Trumpa i Nawołuje do totalnego rozwiązania instytucji policji jako legowiska bigoterii i rasizmu. Innymi słowy, działaczka Twitterowa pełną gębą. Argumentem ludzi po tej stronie jest, że nienawiść do gry z powodu jej osobistych poglądów jest bezpodstawna, bo gra istnieje niezależnie od jej życia prywatnego. Choć rozumiem ten punkt, trudno mi nie zastanawiać się, dlaczego ktoś odwołuje się do neutralnych zaimków, gdy jednocześnie ta osoba wyraźnie nie ma problemu z byciem nazywaną kobietą. Dlaczego pod narrację wybierana jest zawsze najdziwniejsza opcja? Naprawdę ludzie muszą przestać dla atencji próbować na siłę forsować tę binarną, niebinarną narrację, starać się po prostu od tego chce. Troszkę szacunku do poprawnego języka i biologii, gdzie on jest nim, ona jest nią, a oni są grupą osób. I nie zrozumcie mnie źle, uważam, że ktoś może być politycznie skrajnie zły w którąkolwiek stronę. Ale mimo to doskonale wykonywać swoją pracę jako aktor czy aktorka. Problemem jest to, że kiedy ktoś jest bardzo zaangażowany politycznie, to jego przekonania zazwyczaj przenikają do tworzonych przez niego dzieł i wtedy te osoby są wściekłe, gdy większość ludzi się z nimi nie zgadza i wyrażają swoje opinie w internecie. Widzieliśmy to zjawisko wielokrotnie, zwłaszcza w przypadku projektów, które skupiają się na różnorodności i inkluzywności. Iszy wypowiadała się m.in. o tym, że policję trzeba zlikwidować, a osoby wspierające Trumpa to zwolennicy faszystów i rasizmu. Brzmi znajomo? Bo to już słyszeliśmy wiele razy. Nawet jeśli nie zgadzamy się z jej poglądami, to trudno uwierzyć, że te przekonania nie wpłyną na treści, które tworzy. Zachowanie Ishi, jej poglądy, polityczny wybór kobiecej protagonistki i wniosek, że gra będzie kolejnym przykładem silnej, niezależnej kobiety, która nie potrzebuje chłopa i lewicowych wątków fabularnych prowadzą do obawy, że gra nie dorówna jakości Ghost of Tsushima. A fakt, że pozostali ludzie pracujący w sucker punche również czują nieotwartą potrzebę wpisywania swoich zaimków w swoje twitterowe biografie, też nie napawa optymizmem, że to nad czym pracują nie będzie zaafektowane przez tak ostatnio popularne ideologie wciskane dosłownie Wszędzie. Problem polega również na tym, że Isi najwyraźniej już okazuje pogardę wobec ludzi, z którymi się nie zgadza politycznie oraz tych, którzy negatywnie zareagowali na grę. Po ogłoszeniu Gozdoviota i wielu ludzi zostało przez nią zablokowanych na Twitterze, nawet jeśli nie mieli z nią nic do czynienia. Niektórzy z nich nawet jej bronili, a mimo to dostali blokadę. Rozumiem to do pewnego stopnia, bo sam często używam przycisku blokady, szczególnie na streamach. W końcu krytykowanie kogoś w sposób konstruktywny to jedno, a bycie agresywnie obrzydliwym i odklejonym to coś zupełnie innego. Mimo to chciałbym jeszcze poruszyć kwestię kobiecej protagonistki, która tak bardzo wzburzyła część graczy. Osobiście nie mam problemu z głównymi postaciami żeńskimi w grach, ale rozumiem, dlaczego niektórzy są tym zmęczeni. W mojej pierwotnej reakcji wyraziłem rozczarowanie, gdy zobaczyłem, że główną bohaterką go jest kobieta. Wyraziłem swoją frustrację, że kolejny raz mamy do czynienia z silną i niezależną, której jest nam wpychane na siłę i bez ładu ani składu. Ludzie... Mają swoje preferencje. Kto by pomyślał? Ja sam nie mam tu wyraźnych preferencji, bo równie dobrze bawię się grając jako muskularni mężczyźni, jak i postacie kobiece. Problem pojawia się wtedy, gdy kobiety są wpychane do głównych rol nie dlatego, że to świetne postacie, ale po to, aby realizować agendę o reprezentacji. Tak jak dla przykładów alternatywnej rzeczywistości mielibyśmy przypadek wychania faceta jako głównego bohatera do historii skupiającej się wokół ruchu emancypacji kobiet na przykład. Ciekawym sposobem budowania narracji jest screen krążący po Twitterze rzekomo przedstawiający kompletną wymianę zespołu, który pracował nad Ghost of Tsushima. Na o wiele bardziej progresywny zespół, który pracuje nad nadchodzącą kontynuacją. Chyba sami możecie znaleźć różnicę na załączonym obrazku, ale też branie Twittera jako rzetelnego źródła informacji nie jest wskazane. W komentarzach pod poprzednimi materiałami wzbudzającymi dyskusję na temat Ghost of Jota pojawiło się też porównanie do serialu Blue Eyed Samurai, który opowiada historię wojowniczki Mizu. Sam początkowo myślałem, że to będzie kolejna opowieść o sztucznie silnej kobiecie, ale byłem w błędzie. Historia Mizu, a obejrzałem na razie dwa odcinki, niestety nie wyrabiam się czasowo, na pierwszy rzut mojego bacznego oka zdaje się świetnie napisana i pokazuje, że to nie bohaterki kobiece są problemem, ale sposób ich przedstawiania. Choć rozumiem rozczarowanie, że nie zobaczymy dalszego ciągu historii Gina Sakaya, nie sądzę, by to automatycznie oznaczało, że Ghost of Yotei będzie złą grą. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby żeńska postać była dobrze Napisana i fascynująca. Oczywiście mam obawy związane z kierunkiem, w którym zmierza ta gra, zwłaszcza jeśli Sucker Punch zdecyduje się bardziej skupić na polityce niż na opowieści. Ludzie jednak mają prawo być przewrażliwieni na tym punkcie, szczególnie po tym, co ostatnio się dzieje z upolitycznianiem wysokobudżetowych gier. Niemniej jednak, Wstrzymam się z ostatecznym osądem, dopóki nie będę miał okazji zagrać w tę grę i sam ją ocenić i może pomóc Wam wyrobić swoje własne, indywidualne opinie przed tym potencjalnym wydaniem hajsu. Pamiętajcie, że lepiej jest mieć gardę wysoko, mimo że nikt nas nie uderzy, niż spodziewać się ciosów w pysk i mimo tego trzymać ręce zwieszone w okolicy pasa. I tutaj zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy, coś czuję, że Ghost of JT jeszcze nieraz sobie na tym kanale zagości.